Jestem w niezwykłym miejscu i niezwykłe tematy poruszają mnie niezwykle, niezwykle mocno. Przedwczoraj byłem na takiej bardzo ważnej uroczystości, gdzie byli również bardzo ważni ludzie. I przedstawili mnie kobiecie w sile wieku. Powiedziałbym nawet bardzo w sile wieku, bo już swoje dzieci mam odchowane. Odchowała i dzieci, i męża. Męża też odchowała. I zostałem jej przedstawiony. Schyliłem się głęboko. Cmoknąłem w dłoń i się przedstawiłem. Andrzej. Usłyszałem w odpowiedzi Agatka. Było mi bardzo miło. I rozmowa bardzo szybko zeszła na różnice kulturowe, na to, jak się świat rozwinął i na coś takiego, co się nazywa równouprawnienie. I ta wymieniona właśnie Agatka stwierdziła, że ona uważa, że facet jest taki sam jak kobieta i powinien tak samo zasuwać, tak samo wychowywać dzieci, tak samo kąpać i w ogóle to ona żąda równouprawnienia. Ona jest za równouprawnieniem i ona walczy o to równouprawnienie. I wtedy zapytałem się szanownej Agatki, czemu w momencie, jak się przedstawiała, wyciągnęła dłoń i dała się pocałować w paluszki. Ona powiedziała, że właśnie tego bardzo nie lubi, ale jeszcze raz wyciągnęła dłoń i jeszcze raz się dała pocałować w paluszki. I mówię, skoro tego nie lubi pani, pani Agatko, to czemu pani nie zabrała tej dłoni? Skoro pani tego nie lubi, to czemu pani na to przystała? Skoro jest pani równouprawniona, wyzwolona i wie pani, czego pani chce. Gdyby pani tak walczyła o to równouprawnienie sercem i duszą, to żeby teraz było równo, to mogłaby mnie pani, pani Agatko, również pocałować w dłoń. Wysunąłem dłoń, żeby miała szansę na równouprawnienie całkowite. I w tym momencie usłyszałem, że nie dość, że jestem ordynarny, nachalny, to jeszcze jestem gwałtowny? Jakiś taki zupełnie nie kobiecy. I pani Agatka stwierdziła, że między mężczyzną a kobietą jest tylko maleńka różnica. I wtedy powiedziałem, dbajmy o tę maleńką różnicę. Dbajmy, kochani, dbajmy wszyscy o maleńką różnicę. Niech żyje ta maleńka różnica między mną a kobietą. Równouprawnioną.